Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Ze mną w studiu nasz stały ekspert Tomasz Sokołowski. Witam Cię, Tomku, po przerwie. Kłaniam się. Dziś dużo o Mistrzostwach Europy. Być może jeszcze do nich wrócimy, jeśli starczy nam czasu pod koniec audycji, ale wcześniej chcielibyśmy przedstawić naszego kolejnego gościa. Trener, któremu w Radomiu szukają już powolutku miejsca na pomnik. Dariusz Banaśnik. Dzień dobry, panie trenerze, kłaniamy się. Dzień dobry, witam państwa. Cześć, Darku. Panie trenerze, krótko, dokonaliście spektakularnej rzeczy. Radomiak po 36 latach wraca do ekstraklasy. Proszę powiedzieć, czy po niecałym tygodniu doszło już do pana, co zrobiliście? No doszło. Wydaje mi się, że po meczu też już doszło, natomiast euforia była bardzo duża. Widać, że mieszkańcy Radomia czekali bardzo długo na taki sukces. Ja się cieszę właśnie, że to się udało już w sumie w drugim roku pracy w pierwszej lidze, bo pamiętam, że w pierwszym roku gdzieś tam w barażu odpadliśmy, natomiast w drugim roku pokazaliśmy, że to nie był przypadek i zasługujemy na ten awans. Cieszę się tym bardziej, że awansowaliśmy z pierwszego miejsca, czyli wygraliśmy tą ligę i naprawdę bardzo duża euforia i jeszcze tam do dzisiaj wiem, że niektórzy świętują, ale myślę, że na to czas już był i teraz trzeba za chwilę brać się do roboty, bo po prostu jeszcze ważniejsze wyzwanie w tej chwili jak ta klasa. Ale jest czas na wakacje jakieś, panie trenerze, czy jednak już powoli planuje pan sezon? Znaczy czas na wakacje jest, no musi być oczywiście, jak jest praca, to musi być regeneracja, natomiast tego czasu nie ma zbyt dużo, bo zawodnicy dostali 2 tygodnie wolnego, no ja mam tak 1,5 tygodnia, można powiedzieć, także za tydzień już wracamy do treningów. Są urlopy oczywiście, ale tak jak mówię, no wakacje wakacjami, ale też swoje trzeba robić. Darku, nie żal ci poprzedniego, jeszcze wracając do nie tego sezonu, gdzie awans, patrząc na to, co żeście odpadli właśnie w ostatnim spotkaniu z Wartą i co Warta namieszała właśnie w Ekstralidze, może co, nie żal tego? Troszeczkę? Znaczy na pewno troszeczkę żal, ale patrząc teraz na ten rok, na zespół, który miałem i nawet na takie rzeczy, w jaki sposób awansowaliśmy, tak, że to był w ostatnim meczu z Koroną Kielce przy pełnym stadionie, no wtedy wiemy, że tam jeszcze pandemia była i no lepiej nie można było sobie wymarzyć po prostu tego awansu i wydaje mi się, że warto nawet było ten rok poczekać, żeby aż tak celebrować właśnie w tym ostatnim meczu i też nie z baraży wejść, tylko po prostu bezpośrednio z pierwszego miejsca. Patrząc właśnie na ten sezon teraz, ten ostatni, patrząc na to, że z Brugg Betem przegrywacie, a później bodajże chyba, jak sprawdziłem, 5 spotkań bądź 6 wygrywacie do końca, wy byliście tą siłą, patrząc na cały sezon, patrząc na to, że najlepsza defensywa, a jeszcze wrócę do poprzedniego sezonu, jeżeli tam tracicie ponad... Nie chcę teraz, żeby tutaj 45 chyba bramek żeście stracili, a teraz straciliście tylko 20, no to samo się nasuwa, że no duża zmiana. No tak, duża zmiana i te wszystkie statystyki, te wszystkie analizy pokazywały, że my jesteśmy zespołem do awansu, bo pamiętam nawet, jeżeli chodzi o Termalikę, to mieliśmy w pewnym momencie 14 punktów straty do tego zespołu. I gdzieś do końca wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie to odrobić, a koniec ligi pokazał, że znaleźliśmy się nad Termaliką. Także widać, jaki progres zrobił zespół. Natomiast no właśnie ten mecz przegrany, o którym wspominałeś, z Termaliką, chyba zadziałał na nas też tak jeszcze bardziej zmobilizująco, że wszystkie mecze do końca wygraliśmy, nawet nam się remis nie tak trafił, chyba tylko jedna stracona bramka w tych ostatnich 6 meczach. No. Także no tu było widać, że zespół jest bardzo mocny. Nie tylko sportowo, ale i mentalnie. No i to co właśnie mówicie, no ta defensywa przede wszystkim. Chociaż my defensywnie nie graliśmy, tylko staraliśmy się ofensywnie, ale ta defensywa się perspektywała, bo po prostu nie traciliśmy bramek. I to na pewno była różnica w porównaniu z tamtym rokiem. A jeszcze bym dodał to, że mecze u siebie, mecze na wyjeździe, to mecze u siebie szczególnie podobne, nawet w zeszłym sezonie ciut lepiej, ale to, co było waszym też i kluczem do tego, że poprawiliście wyniki na tutaj jako goście, bodajże 18 punktów w poprzednim sezonie, a w tym ostatnim 32. I to jest chyba też klucz do tego awansu. Tak. No tak, no całkowicie inna zmiana, jeżeli chodzi o taki mental, tak, że na wyjazdach często tam gdzieś graliśmy na remis, jak się udało wygrać, to byśmy szczęśliwi, natomiast u siebie byśmy bardzo mocni, ale tutaj wyjazdy były bardzo, bardzo dobre. No, trochę mogę tak to też rzucić na to, że my wiedzieliśmy, że musimy tak grać, bo
pierwsze 10 kolejek, my przecież z tego co pamiętacie też to graliśmy w Pruszkowie te pierwsze mecze. I dla nas w ogóle start tej ligi był bardzo trudny, bo gdzieś tam dopiero w październiku czy w listopadzie zaczęliśmy grać mecze w Radomiu. Także też uważam, że dlatego od razu gdzieś tam nie byliśmy gdzieś wysoko w tabeli, bo jednak trochę no, same wyjazdy tam na początku ligi miały na to wpływ, ale to nas też ukształtowało, pozwoliło, że potem po prostu czuliśmy się spokojnie, swobodnie na tych wyjazdach. Panie trenerze, wczoraj Ekstraklasa opublikowała terminarz na kolejny sezon. Przestudiował już pan uważnie, bo szykuje się naprawdę mocne otwarcie. No otwarcie jest bardzo, nie mocne, tylko bardzo mocne, no bo na początku Lech Poznań na wyjeździe, potem Legia, wiem, że Raków jeszcze w tych pierwszych czterech kolejkach, trzy mecze wyjazdowe, no na pewno będzie ciężko, no ale no po to się staraliśmy do tej Ekstraklasy, że spodziewaliśmy się, że nie będzie łatwo i niby nie było grać, to trzeba grać i nie patrzeć też na gdzieś renomę rywali, tylko znać swoją wartość i ja się cieszę, że zaczynamy właśnie od takich przeciwników. Na takie mecze właśnie kibice Radomiaka czekali. Na początku z Lechem na wyjeździe, potem Legia jako gospodarz. No i w trzecim meczu też Wisła Płock, kolejne derby Mazowsza. W tych pierwszych... Ale jako gospodarz, Darku, jesteś w stanie teraz powiedzieć dzisiaj, gdzie będziecie jako gospodarz grać? Wydaje mi się, że będziemy grali w Radomiu, bo wiem, że władze wszystko robią i klub, żebyśmy grali w tym Radomiu, bo jedynego, czego na razie brakuje, jeżeli chodzi o nasze boisko, to jest podgrzewania murawy, no ale wiadomo, że w tym okresie nikt murawy nie będzie grzał i to gdzieś ma być na grudzień, na listopad, natomiast mam nadzieję, że PZPR jednak się zgodzi i te pierwsze kolejki pozwoli nam grać w Radomiu, także dla kibiców to też by była niesamowita gratka, że przyjeżdża Legia, a Legia tak przyjeżdżają takie renomowane zespoły, żeby grać u siebie. A pojemność stadionu w Radomiu? Pojemność stadionu w Radomiu no jest ponad 4000, natomiast z tego co wiem, to mają być trybuny też dostawiane, także tam może być i ponad 6000, także na to liczymy. Darku, ale stawiam, powiem ci z perspektywy gdzieś tam lata wstecz, jak byłem w Stomilu, no to stawiam, że dwukrotność, trzykrotność stadionu jakby była, to stawiam, że Radom czy okolice na mecz z Legią czy z innymi, to na pewno pełen stadion byście mieli dwu, trzykrotnie zapełniony. Taki 15-tysięcznik na mecz otwarcia jak najbardziej. Tak, ja myślę, że taki 15, nawet 20-tysięczny na mecz otwarcia, na mecz z Legią na pewno by kibice przyszli, bo tak jak mówimy, 30 parę lat czekali na takie mecze i na pewno każdy by chciał w takim widowisku uczestniczyć. Panie, jeszcze chciałem zamknąć temat tego terminarza i o tę drugą kolejkę zapytać. Gracie z Legią Warszawa, dla pana człowieka związanego przez lata z Legią, jakie właśnie emocje, takie starcie będzie budzić na najwyższym poziomie? No na pewno to fajny mecz przede wszystkim, no dla mnie jako dla trenera, dla kibiców, w ogóle dla wszystkich. No Legia ma swoją nazwę, rangę i też cieszę się, że wielu jeszcze ludzi, z którymi ja jeszcze pracowałem, zresztą Tomek też, tak, bo razem pracowaliśmy tak. Na Legii, to jeszcze tam sporo tak naszych znajomych jeszcze zostało, pracuje. Ja bardzo dużo SMS-ów z Legii dostałem z gratulacjami i myślę, że to też będzie taki dodatkowy smaczek, że żeby wreszcie z tą Legią, w której 12 lat pracowałem, zagrać. Ale to też ja tak od ciebie powiem, że na pewno to nie jest będzie jakiś decydujący mecz, że tutaj Darek z Radomiakiem urwie punkt, czy nawet wygra, tylko później następne mecze, z którymi będzie rywalizował, bo wiadomo, priorytetem jest to, żeby się utrzymać, wiedząc, że no teraz liga jest poszerzona, ale trzy drużyny spadają, no to będzie ciężar dla Beniaminka dużo, dużo większy. Jak dobrze zacznie, będzie punktował, to i pewność zawodników wzrośnie w tym momencie. Ale Darku, czy ktoś od was odejdzie? Znaczy odejdą zawodnicy na pewno, natomiast wydaje mi się... A kogo byście chcieli zostawić? Znaczy na pewno byśmy chcieli zostawić tych wszystkich podstawowych zawodników, którzy wywalczyli ten awans, którzy dużo grali, bo im się należy to. Natomiast są zawodnicy, którzy mniej grali, którzy gdzieś tam wchodzili albo nie łapali się gdzieś do tego podstawowej jedenastki, to dostaną od nas wolną rękę i wydaje mi się, że na ich miejsce musimy właśnie sprowadzić paru zawodników takich, którzy podniosą nam jakość, tak? Bo no nie oszukujmy się, Ekstraklasa stawia swoje wymogi i my musimy wzmocnić zespół. Ja uważam, że około 5-6 zawodników na pewno musi przyjść bardzo, bardzo wartościowych. Czyli tak, na pewno też się posiłkujecie na pewno zawodnikami z Legii i gracie z nimi mecz. No chyba ja nie wyobrażam sobie, że jakbym był wypłoszony, to nie zawrzeć jest takiej klauzuli, że jednak może zagrać. Co? Jak ty to na to patrzysz? No, bo będziecie, no, ty, bo będziesz może jak wypożyczycie kilku albo dalej
dalej będziecie współpracować z Legią, to na ten mecz nie będziesz mógł skorzystać z dwóch, może trzech zawodników podstawowych. No czasami tak się zdarza, natomiast wydaje mi się, że tutaj chyba Legia nie będzie robiła problemów, chociaż no różnie to bywało. No u nas przede wszystkim chodzi sprawa teraz Kochalskiego, tak, bramkarza, którego chcemy zostawić, to jest zawodnik Legii, no ale są czasami takie zapisy w kontraktach, ale wydaje mi się, że no, że to jest poza nami, tak? To kluby muszą między sobą dogadywać, czy będzie taki zapis, czy nie będzie. Natomiast jeszcze wracając do takiego pytania twojego, ja chciałem tylko powiedzieć, że my nie chcemy być chłopcem do bicia w tej ekstraklasie. Bo pamiętam, jak wchodziliśmy do pierwszej ligi, też każdy mówił, że Radom jak pewnie spadnie, a potem walczyliśmy o baraże, o najwyższe cele i my chcemy po prostu znowu zbudować dobry zespół, który sobie poradzi w tej ekstraklasie. No tak, bo mówi się, że Beniaminek musi zapłacić Frycowe, kiedy awansuje, ale no, patrzymy na poprzedni sezon. Na Raków. Zobacz właśnie, że tak, pod Beskidzie spadło z ligi w kiepskim stylu, ale Warta stała się jedną z rewelacji tego sezonu, mimo że też wszyscy gdzieś tam stawiali na niej krzyżyk przed sezonem. Co zrobić, żeby właśnie być jak Warta, a nie jak pod Beskidzie? Ty na przykład, jeszcze wracając do Arka pytania, ale do mojego, czy patrząc na te zespoły, które awansowały, patrząc, że wy z Wartą toczyliście i to Warta waszym kosztem awansowała i patrząc, kto spadł, to tak byś to przewidział? No chyba tak bym tego nie przewidział, natomiast no, Warta tutaj pokazała, że spokojnie można sobie radzić w tej ekstraklasie, tak, bo bardzo dobry sezon. No trochę inaczej można powiedzieć o Podbeskidziu i o Stali Mielec, tak, które gdzieś tam do końca walczyło utrzymanie, no ale my bardziej właśnie chcemy iść śladami Warty niż tych zawodników i wydaje mi się, że przede wszystkim teraz naszym celem to jest zbudowanie drużyny, ściągnięcie wartościowych zawodników i po prostu no, liczenie się w tej lidze, tak? Pamiętaj, że na które wzmocnienie których pozycji jest dla was priorytetem przed startem sezonu? Z tego, co rozmawialiśmy też z zarządem, z klubem i tak pod strony sportowej, to wydaje mi się, że praktycznie na każdej, bo my chcielibyśmy, tak jak mówię, 4-5 zawodników do podstawowego składu wkomponować, czyli w linii obrony, w środku gdzieś, jeżeli chodzi o jakiś bok tam, czy wahadło, czy ewentualnie napastnika. A też musi być duża rywalizacja, tak, bo gramy bardzo dużo meczy praktycznie do 19 grudnia. Czy coś w taktyce, Darek, swojej będziesz zmieniał, ulepszał, czy troszeczkę system, czy czwórka obrońców, czy trójka, jak patrzysz, czy czwórka obrońców jak u nas w reprezentacji, a przejście w rozegraniu na trójkę? Znaczy my mieliśmy dwa warianty, tak? Zaczynaliśmy ligę i Puchar Polski z Lechem właśnie Poznań, gdzie odpadliśmy w karnych właśnie trójką obrońców. Potem gdzieś tam po Widzewie ja zmieniłem to ustawienie na czwórkę, czyli na te 4-3-3, takie 4-2-3-1 bardziej. Natomiast wydaje mi się, że my musimy być przygotowani na różne warianty i pewnie patrząc po ostatnim sezonie będziemy grali czwórką obrońców, ale wydaje mi się, że też będą pewnie takie mecze, że może będziemy próbować właśnie tym ustawieniem. Czyli na Legię trzeba się spodziewać, że trójką, bo patrząc na poprzedni końcówkę sezonu, drużyny, które przeszły na ustawienie trójką obrońców przeciwko Legii, no to sobie nieźle radzili. Mm-hmm. No tak, no to jest w ogóle teraz modny system, natomiast trzeba mieć do tego wykonawców i ja pewnie będę podejmował decyzję w momencie, kiedy będę wiedział, jakimi zawodnikami, jakim materiałem dysponuję. Jeżeli okaże się, że zawodnicy dobrze się czują w tym systemie, no to też może spróbujemy i może będziemy takim systemem grać, ale to chyba za wcześnie, żeby w tej chwili o tym myśleć. O transfery musimy dopytać jeszcze, panie trenerze, bo zaczęliśmy wątek i nie poszliśmy za ciosem. Chciałem zapytać o kilka nazwisk, które już gdzieś tam się pojawiły w przestrzeni medialnej. Ostatnio padło nazwisko Luisa Machado, też się kibice o to pytają. Czy to będzie jeden z potencjalnych nowych nabytków? Myślę, znaczy nie chcę wyprzedzać jakby faktów, bo gdzieś to nazwisko się pojawia, natomiast myślę, że tak. Natomiast ten zawodnik miał do nas trafić już w zimę. My bardzo chcieliśmy gdzieś tam tego zawodnika pozyskać, natomiast no, nie był w naszym jakby zasięgu. I gdzieś tam mieliśmy trochę obiecane, że jak będziemy w ekstraklasie, to ten zawodnik może do nas przyjść, także robimy wszystko, żeby do nas trafił. No ale właśnie takiego typu zawodników szukamy. Gdzieś ten rynek bardziej zagraniczny, ale też ewentualnie potem rynek polski. Tak, bo też nazwiska pojawiają się Igora Lewczuka, Kacpra Skibickiego i chcieliśmy właśnie zapytać o wasze kontakty z Legią Warszawa. Czy tutaj gdzieś będzie źródło tych waszych nowych zaciągów? Jak bardzo realne są tutaj plany?
No kontakty z Legią zawsze były dobre i będą według mnie i myślę, że może być to taka droga, że też zawodnicy, którzy gdzieś w Legii nie grają, mogą ewentualnie nas zasilać. Natomiast wydaje mi się, że to pewnie nie w tej chwili, bo w tej chwili skupiliśmy się bardziej na tych transferach zagranicznych. Mamy tam parę tematów, które chcemy gdzieś tam sfinalizować, ale oczywiście będzie jakaś tam rozmowa z Legią, może jakaś współpraca i myślę, że też dla nas w tej chwili, tak jak mówiłem, priorytetem jest Kochalski, którego chcemy, żeby u nas został, to jest zawodnik Legii i na razie na nim się skupiamy. A gdzieś tam nazwiska się pojawiają i rozmawiamy po prostu. Oprócz bramkarza, Darku, jeszcze ktoś jest tutaj dla was no, takim priorytetem, żeby został z wami? Ale jeżeli chodzi o... Wypożyczonych bądź tutaj. Znaczy z wypożyczonych to większość zawodników ma kontrakty z nami, także nikt nie odejdzie i raczej zostaną. Natomiast z wypożyczonych wiem, że Damian Gąska był do końca sezonu i trzeba zastanowić się. Jest też temat Rafała Makowskiego, no, który prawdopodobnie do nas wróci, ale na razie tam są rozmowy ze Śląskiem na temat jego powrotu. Także tak, a poza tym zawodnicy w większości, no i Mateusz Kochalski, jak mówię, któremu się kończy wypożyczenie i chcemy jakby je przedłużyć. Natomiast no, resztę zawodników ma kontrakty i najprawdopodobniej dostanie. A któryś z zawodników poprzez cały sezon zrobił na tyle wrażenie na potencjalne na innych klubach, że możecie go sprzedać? No, jest paru zawodników. No, wydaje mi się przede wszystkim, że Rofi, ten obrońca, który do nas przyszedł, no bardzo ma dobre gdzieś tam recenzje. Wielu zawodników, gdzieś tam Karol Angielski, który jest wicekrólem strzelców tej ligi, a 2 lata pamiętamy, że jak przychodził do nas, to niektórzy tam troszeczkę żartobliwie mówili, że przez 2 lata nie strzelił bramki, a teraz się okazało, że jednak Karol strzela te bramki, także jest duże zainteresowanie, ale tak jak mówię, no to są zawodnicy, którzy mają u nas kontrakty i prawdopodobnie nie ma tematu, żeby gdzieś odeszli. Przyznam, że też przed programem poprosiliśmy kibiców Radomiaka, żeby też zadawali kilka pytań do pana. Na kilka już zdążyliśmy odpowiedzieć i o Mateusza Kochalskiego. Pytał Grzegorz Nowocień i o priorytety, jeśli chodzi o obsadę, o wzmocnienie konkretnych pozycji. Też Michał Plokita pyta na Twitterze, czy dojdzie ktoś jeszcze do sztabu szkoleniowego? Kto będzie odpowiadał za przygotowania fizyczne? Czy tutaj na takie pytanie może pan odpowiedzieć? Internaucie. Postaram się odpowiedzieć. Rozmowa na temat sztabu będą prowadzone. Wydaje mi się, że sztab musi zostać wzmocniony, no bo w tym sztabie no troszeczkę nas mało pracowało, patrząc na poziom rozgrywek. Teraz oczywiście w Ekstraklasie już są jeszcze inne wymagania i odpowiadając, na pewno ktoś dojdzie. Natomiast no, to muszą być przemyślane ruchy. Musimy mieć odpowiedniego człowieka godnego zaufania, żeby też nam wszystkiego gdzieś tam nie przewrócił do góry nogami. Bo te ostatnie 3 lata, jak pracowaliśmy, ten system nasz, który gdzieś tam wdrożyliśmy, się sprawdzał. I na pewno będą jakieś decyzje, będą na pewno zmiany. Ale tak jak mówię, że to będą przemyślane i spokojne, bardziej cierpliwe, nie na tą chwilę. Jeszcze, panie trenerze, o te nazwiska 2 chciałem dopytać, które pojawiły się też w mediach. Tak, pytałem o Legię, ale czy nazwiska Lewczuk i Skibicki to są nazwiska, które teraz mogą dołączyć, czy jak realne to jest, że to już na ten sezon? To znaczy powiem tak, w sumie w tej chwili nie są to dla nas priorytety, jakby, natomiast są rozmowy prowadzone z tymi zawodnikami i z klubami, ale no też z innymi są też prowadzone, także my patrzymy, tak jak powiedziałem, ewentualnie, no teraz tak troszeczkę brutalnie powiem, mamy jakiś wybór, tak, bo jesteśmy w Ekstraklasie, wielu zawodników chce do nas przyjść, wielu menadżerów dzwoni, proponuje swoich zawodników, także jest dosyć dobry wybór, bo wielu zawodników po prostu chce grać w Radomiaku i no my gdzieś musimy spokojnie, cierpliwie to wybrać. Te nazwiska, które pan powiedział, na pewno są brane pod uwagę, ale czy do nas trafią, no to w tej chwili nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Patrząc na to, kto może odejść, to zasilić, Darku, jeżeli byś miał tutaj się pokusić o coś takiego, w sensie ci, którzy w większości stanowili o sile zespołu i na przykład Kochalski zostaje, Gąska zostaje, tak? Jakbyś miał się pokusić, czy taka jedenastka, która wywalczyła ten awans, zacznie? Czy ty widzisz, że tu 2 wzmocnienia od razu są potrzebne?
Czy może więcej, może mniej? Bo wie, wspominałeś o 4-5 zawodnika w podstawie, tak? Tak. To ja troszeczkę spojrzałem. No wiesz, to praktycznie połowa zespołu, to jest duża zmiana. Tak. Duża zmiana, ale to musi być zmiana jakościowa na lepsze, tak? Ja uważam, że właśnie musimy tak wzmocnić zespół, żeby na każdą pozycję mieć jeszcze lepszych zawodników i po prostu będą rywalizowali między sobą. Na pewno ta jedenastka, która wywalczyła awans, to jest solidna, dobra jedenastka, ale na ekstraklasę na pewno to jest mało. I tak jak mówię, my musimy w każdej formacji dobrać praktycznie jednego dobrego zawodnika, takiego z wyższego poziomu, który nam jeszcze podniesie jakość tego zespołu. Wtedy uważam, że będziemy w tej lidze sobie radzić spokojnie. Panie trenerze, myślę, że kibice Radomiaka powinni czuć się usatysfakcjonowani. Dużo, dużo informacji przed nowym sezonem. A na koniec mam jeszcze chwilę, więc chciałem zapytać, czy ma pan czas oglądać Mistrzostwa Europy? Jestem ciekaw pana opinii, czy w ogóle jesteśmy w stanie powalczyć jutro z Hiszpanami po tym, co się wydarzyło w pierwszym meczu. No oczywiście w miarę możliwości oglądam mecze też, w środę oglądałem mecze barażowe właśnie pierwszej ligi, ale też wszystkich meczy nie oglądam, bo nie ma takiej możliwości, bo tutaj rodzina by mi na to nie pozwoliła, natomiast staram się jak najwięcej oglądać. Natomiast wracając do pytania o reprezentację Polski, można tak powiedzieć, no bardzo źle weszliśmy w ten turniej i mamy teraz bardzo trudnego przeciwnika, natomiast no myślę, że wszyscy Polacy, wszyscy nawet te trenerzy wierzą w to, że zespół jest w stanie się zmobilizować, natomiast czeka nas no, bardzo trudne zadanie, bo to jest jeden z lepszych zespołów, po prostu jeżeli chodzi o reprezentację Hiszpanii i z jednej strony to może dobrze grać z takim zespołem, bo jeżeli coś by się udało wywalczyć czy wygrać, to na pewno mental zespołu rośnie i wtedy jesteśmy w stanie coś działać na tym turnieju, natomiast no będzie bardzo ciężko mi, pytanie, według mojej opinii. Pytanie od słuchacza na koniec. Gdyby pan był trenerem kadry, co nie jest absolutnie wykluczone w przyszłości, co by pan zrobił, żeby z Hiszpanią wygrać? No wie pan to... To nie moje pytanie. Za trudne pytanie, wolałbym nie odpowiadać. Natomiast wydaje mi się, że prosta rzecz. No, trener przede wszystkim musi jakby tak mentalnie wpłynąć na zawodników. Tu głowa jest niesamowicie ważna, żeby wyrzucić po prostu z głowy to ostatnie niepowodzenie. No, podejść do tej Hiszpanii, no, oczywiście mega zmobilizowany, skoncentrowany i też no, nie przestraszyć się tego rywala. Tak to popierować, żeby zagrać no też troszeczkę odważnie, bo nie możemy tam wyjść jak na skazanie, tylko musimy szukać po prostu punktów. Oby się udało chociaż ten punkt, który przedłuży nasze szanse na pozostanie w Mistrzostwach Europy. Panie trenerze, serdecznie dziękujemy, udanych wakacji, proszę tam troszeczkę odpocząć, a potem do boju. Tak. A potem do boju. Będziemy śledzić Radomiaka, blisko jest nam, także fajnie będzie. Trzy ekipy z Mazowsza w Ekstraklasie. Tak. Piękna sprawa. Słyszymy tę melodię? Słyszymy. To znaczy, tak. Tomek, że na dziś to wszystko w magazynie sportowym. Dzięki wielkie. Również dzięki. Dobrego dnia życzę Państwu. Program. Arkadiusz Błaszczyk. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Dobrego weekendu. Mam nadzieję, że pomogą w tym polscy piłkarze. Pamiętamy, jutro 21. mecz Hiszpania-Polska. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.